Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Liczba rozwiązań równania x plus 3 przez 5 minus x równa się, razy x plus 2 równa się 0 jest równa. W przypadku jak mamy wyrażenie z kreską ułamkową, to pamiętamy, że to co jest na dole nie może być zerem. Pamiętaj, cholero, nie dziel przez 0, czyli licznik musi być zerem i to będzie rozwiązanie, czyli x plus 3 równa się 0, czyli x równa się minus 3. I to jest jedyne nasze rozwiązanie. Należy jeszcze zbadać dziedzinę, czyli co nie należy do dziedziny. Do dziedziny nie należy. 5 minus x musi być różne od 0, czyli x musi być różne od 5, czyli piątka nie należy do dziedziny. I z drugiego nawiasu mamy, że x plus 2 nie może być 0, czyli x nie może być minus 2, czyli minus 2 nie należy do dziedziny. Czyli jedyną liczbą, która jest rozwiązaniem, jest liczba minus 3, czyli jest jedno rozwiązanie, odpowiedź C.